Wyrównanie tekstu w poziomie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu. Do wyboru mamy wyrównanie do lewej strony, wyrównanie do prawej wyśrodkowanie oraz wyjustowanie. Wyjustowanie, czyli równomierne rozłożenie tekstu między lewy a prawym margines. Na przykład w przypadku akapitu wyrównanego do lewej, czyli najczęściej stosowany rodzaj wyrównania, lewa krawędź akapitu jest wyrównana do lewego marginesu. Tak jak na przykład w tym przypadku. Widać, że akapity są wyrównane do lewego marginesu, ponieważ jest włączone wyrównanie do lewej strony. Samo wyrównanie jest w narzędziach głównej, czyli w tej podstawowej wstążce w karcie akapit. Mamy kartę akapit. Tak jak widać, cztery możliwości wyrównywania akapitu, czyli do lewej, do środka, do prawej i wyjustowanie tekstu. Domyślnie włączone jest zawsze wyrównanie do lewej strony. Przy okazji wyrównywania akapitów warto wspomnieć sobie o tym, czym w ogóle jest sam akapit, ponieważ wiele osób mylnie uważa, że akapit to jest właśnie to wcięcie, które ja teraz zrobiłem. Tutaj, w tym przypadku, to jest właśnie tylko wcięcie akapitowe, które pokazuje, że w tym momencie, w tym miejscu zaczyna się akapit. Natomiast sam akapit jest jakąś całą myślą. Akapit jest to tak naprawdę no, podstawowa jednostka dłuższego tekstu, która składa się z jednego lub wielu zdań, no, stanowiąca pewną jakąś całość treściową, czyli całą myśl. Akapit jest całą myślą. Zadaniem akapitu jest tak naprawdę wyraźne zaznaczenie nowej myśli w bieżącym wątku wypowiedzi. W tym przypadku akapitem jest właśnie cały Fragment tekstu. Podobnie tutaj jest to cały akapit. W tym przypadku, w tym tekście, akapity są rozdzielone między sobą przez tak zwany odstęp międzyakapitowy. Widać, że są odstępy między akapitami, nie ma wcięć. Jest to również informacja, że w tym momencie rozpoczyna się nowy akapit. Jeżeli chcielibyśmy zmienić domyślne wyrównanie tekstu, teraz jest ono zrobione do lewej strony, możemy sobie zaznaczyć fragment tekstu. Który chcemy zmienić, widać, że domyślnie jest włączony do lewej strony, możemy ustawić, żeby było do środka, wyrównanie do prawej strony, Ta czwarta ikonka, czyli tak zwane wyjustowanie tekstu. Wyjustowanie tekstu polega na tym, tak jak widać, że tekst ustawił się równo z lewej i równo z prawej strony, powiększyły się tak naprawdę odstępy między wyrazami. No ten sposób, oczywiście, wyrównywania tekstu w tym przypadku jest najbardziej odpowiedni, ponieważ Tekst wygląda najbardziej estetycznie. Oczywiście, samo wyrównanie akapitu dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, całego akapitu. To znaczy, tak naprawdę nie musimy zaznaczać całego fragmentu tekstu, który chcemy zmienić. Możemy się ustawić gdziekolwiek na akapicie. Jak zmienimy sobie wyrównanie, to i tak ono zadziała do całego akapitu. Na przykład, wyjustowanie. Widać, że justuje się cały akapit. W naszym przypadku zaznaczymy sobie te. Tekst niżej i też wyjustujemy. I ten tekst poniżej tak samo. Czyli cały tekst zaznaczamy i możemy włączyć wyjustowanie. Możemy je również włączyć skrótem klawiaturowym CTRL-J. CTRL-J, czyli skrót od wyjustowania akapitu. Natomiast tekst, który jest na górze, tytuł naszego całego dokumentu, możemy zaznaczyć, wyrównać do prawej strony, ewentualnie skrótem CTRL-R. CTRL-R, czyli skrót od wyrównywania tekstu do prawej strony.